Nowe radiowozy dla poznańskiej policji. Integracje wokół sportu w Pobiedziskach. Powiat poznański dofinansuje wymianę pieców. Poznańska policja ma 30 nowych samochodów. Pojazdy zostały kupione dzięki wsparciu finansowemu samorządów gminnych, dzielnicowych oraz powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Powiat poznański przeznaczył na ten cel blisko 300 tysięcy złotych. Dzięki temu nowe radiowozy trafią do komisariatów w Mosinie, Pobiedziskach, Swarzędzu i Tarnowie Podgórnym. To wszystko ma na celu poprawienie bezpieczeństwa, poprawienie sprawności policji, poprawienie ich także bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania, bo policjant musi być dobrze przygotowany, bezpieczny i sprawny, no i wyposażony we właściwy sprzęt. No i w tym kierunku nasze działania idą. Co roku przeznaczamy sporo środków finansowych na wspomożenie policji. Na zakup samochodów złożyły się również gminy powiatu poznańskiego: Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Rokietnica. Dla Rokietnicy na tym placu są przekazane dwa samochody, przy czym jeden współfinansowaliśmy. Jest to Opel Mokka z napędem na cztery koła, na pewno świetnie nadający się na warunki gminne, więc te dwa samochody na pewno będą dobrze służyły naszym policjantom. Policjanci z Dopiewa kilka miesięcy temu dostali nowy komisariat. Teraz ich tabor powiększy się o dwa nowe wozy. To jest podstawowy środek lokomocy, jeśli chodzi o służby policyjne. Otrzymaliśmy jeden radiowóz oznakowany, drugi nieoznakowany. Na pewno będzie bardzo efektywnie wykorzystywany i przyniesie to na pewno to poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Dopiewo. 30 samochodów to 10% wszystkich pojazdów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu. Wśród nich jest nieoznakowane BMW 330 z wideorejestratorem. One będą służyły na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście i powiecie. Niektóre będą służyły w ruchu drogowym, czyli na terenie całego naszej odpowiedzialności. Niektóre tylko na osiedlach, czyli w dzielnicach i we wsiach i pod naszym miastem. Powiat poznański od wielu lat wspiera policję i inne służby mundurowe. To jeden z elementów programu Bezpieczny Powiat. Sport łamie bariery i integruje ludzi. Nie przeszkadza w tym nawet brak pełnej sprawności. Można się było o tym przekonać podczas rodzinnego festynu Aktywni bez barier, integracje wokół sportu. Chodziło o to, aby pokazać, że sport nie ma ograniczeń. Sport jest dla wszystkich równy. Wymaga tak samo wielkiej, ciężkiej pracy w przygotowaniach, w wysiłku, na zawodach i w konkurencjach. To nie ma żadnego znaczenia, czy się jeździ, nie widzi, czy chodzi o kuli. Wszystko jest możliwe i to była nasza idea. W hali w Pobiedziskach spotkali się sportowcy wielu dyscyplin, między innymi piłkarze, wioślarze, biegacze, siłacze czy quadrugbyści. Honorowymi gośćmi były gwiazdy wielkopolskiego sportu, wśród nich mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski. Sport jest bardzo dobrym elementem, który potrafi łączyć ludzi. Jest bardzo wiele dyscyplin sportu, w której startują tak samo pełnosprawni, jak i niepełnosprawni. Także bardzo dobrze, że takie imprezy są. Szczególnie w tym okresie, który mamy teraz. Mamy Igrzyska Olimpijskie, a za chwilę Paraolimpiadę. Także jak najbardziej takie połączenie jest pozytywne. Festyn w Pobiedziskach zorganizowany przez Stowarzyszenie Dla Ciebie wsparł powiat poznański. My tutaj dzisiaj integrujemy wokół sportu, bo niepełnosprawność wpisuje się w sport pięknie i przede wszystkim przełamuje bariery. Stąd ten pomysł Aktywnie bez barier, integrację wokół sportu. Pokaz siły dali strongmeni. Do rywalizacji zaprosili śmiałków z widowni. 300-kilogramową sztangę podnosił mistrz Europy Przemysław Górnicki. W rolę sędziego wcielił się równie utytułowany Artur Walczak, który od niedawna jest zawodnikiem MMA. Po siłaczach parkietem zawładnęli quadrugbyści. To dyscyplina sportu dla osób poruszających się na wózkach. Wśród zawodników, którzy rozegrali pokazowy mecz, byli kadrowicze z reprezentacji Polski. Równolegle i nieprzerwanie trwał halowy triatlon, czyli bieg na automatycznej bieżni, jazda na rowerze stacjonarnym i wioślarski trening na ergometrze. To jest triatlon charytatywny. Chodzi o pomoc dla niepełnosprawnych. Robimy to, bo chcemy po prostu. Chcemy pomagać. Były też warsztaty, zabawy i konkurencje sportowe, z których najchętniej korzystały dzieci. Poznań i powiat poznański czekają na lidera przedsiębiorczości. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy mogą ubiegać się o ten zaszczytny tytuł w organizowanym od 15 lat konkursie. By przedsiębiorcy z naszego powiatu i z naszego miasta
chcieli pokazać, że są dobrzy, po prostu, że rozwijają się ich przedsiębiorstwa, że zatrudniają ludzi, że działają w kategoriach społecznych, dbają o środowisko, dbają o otoczenie. Wnioski do konkursu można składać do końca lutego. Udział dla przedsiębiorców jest bezpłatny. Kandydaci będą oceniani przez firmę konsultingową w kilkunastu kategoriach. Na najlepszych czekają nagrody o łącznej wartości 150 tysięcy złotych. Formularze i szczegóły dostępne są na stronie www.poznan.pl/gmim/lider-psp. Można już składać wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł niskiej emisji na ekologiczne źródła ciepła. O dotacje mogą się ubiegać mieszkańcy powiatu poznańskiego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wymienić stary piec na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła bądź ciepło systemowe. Dotacja może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7 tysięcy złotych na jeden lokal lub 14 tysięcy na wspólnotę mieszkaniową. Pisemne wnioski należy składać do 7 marca 2018 roku w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18. Formularze wniosków i szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.powiat.poznan.pl.